Gliwice. Zapach gliwic o poranku. Obrzydliwy zapach, bo tylko gliwice ładnie pachną w nocy. Wladuszu? Tak, dobrodzieju? Czy jesteś gotowy na kolejny dzień albo noc, psot? Tak, kolejny dzień, psot. Dobrodzieju, jest jeszcze jedno miejsce, które podobno nikt nie odważy się odwiedzić. Jakie jest miejsce, to stara elektrownia nad bagnami gliwickimi. W Parku Narodowym oczywiście. Tak, w Parku Narodowym. No zaraz przy radioaktywnych bagnach, chodź, dobrodzieju, musimy to zbadać, jest to jedno z najbardziej niezbadanych miejsc. Tak się podobno składa, Baladuszu, że właśnie wbiłem czwarty poziom, więc wreszcie mnie tam wpuszczą. Dokładnie, podobno żaden gliwiczanin nie wybiera się tam w dzień. Boi się prądu. Ale my to zrobimy, bo boi się prądu, ale my to zrobimy. I boi prądu, nie boimy się tylko trochę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A, sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram, The Real Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta The Real Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. A skoro boimy się prądu tylko trochę, to możemy to zrobić. Dokładnie, taki jest plan. Taki jest plan. Dobrodzieju, staniemy dziś tutaj, dobra. Poczekaj, sprawdzę, czy tu gdzieś tutaj, to tu gdzieś? Nie, o, to jeszcze kawał drogi. Kawał drogi, ale tak. Bardziej w tym kierunku chyba. Tak, bardziej w tym kierunku, dobrodzieju, też to zauważyłem. To o, pszczoły, dobrodzieju, pszczoły znalazłem. Jakiś pan tutaj jest, Wago dalej zleciał. Dobrze, dobrze, Blatuszu, i wyjaśniłeś, tak trzeba, króciutko. Tak trzeba wyjaśniać. Jedna z zasad gliwic mówi jasno, że gliwiczanie nie mogą podchodzić do uli w ciągu dnia. Jest to wielkie przestępstwo. Dokładnie. A my jako na tej granicy praworządności musimy chronić gliwiczan przed popełnianiem przestępstw przez ich samych. Tu jakiś pan leży, co mu się stało? A, to ty chyba go zepnąłeś. Dobrze. Zepnąłem go. Śpi. A tu jakiś pan obserwuje przez lornetkę, ale nie wiem co dokładnie. O kurwa, się o kurde, ten jest agresywny! Pomóż, on jest agresywny, dobrodzieju! Dobra! Pomóż mi! O kurwa! Doskonale, Bladeuszu. Nikt się o tym nigdy nie dowie, stara zasada gliwicka. Jak ktoś nie wiedział, to się nie stało. Dobra, dobrodzieju, weź użyj lornetki, to gdzieś tutaj. To tutaj, przed nami, widzę, Bladeuszu. To musimy się przetrawić przez te cuchnące odchody gliwiczan. Ta, uważaj ostrożnie. Te odchody gliwickie są najokromniejsze, dobra. O, pojemnik z inhibilatorami, dobra. Tutaj musimy ich wszystkich zabić, bo będą nam przeszkadzać. Szybko, no dobrze, pyk, czwarty poziom, są bardzo potężni, Bladuszu. Musimy uważać. Oj, tutaj jest chłop, który nie da się bić. Jestem potężny. No, ci powiem, że ja mam tak brońkę 50 parom. Ej, co nie mogłeś tego chłopa? No jest, ale nic nie mogę mu zrobić. A. Jeden z tych legendarnych gliwickich, jak to się nazywa? Gliwiczanin pacyfista. Gliwiczanin pacyfista. Ej, tu jest chyba wejście, dobrodzieju, zobacz, tu jest chyba wejście. Dobra, chodzimy. Dobra. Niby jest dzień, ale my się nie boimy. Dokładnie, damy radę. Tu jest pojemnik z inhibilatorami, trzeba go znaleźć w sumie. Skanuj, Bladuszu, szukaj. Na dole coś jest. Ej, na dole coś też jest. Nie, ja się muszę wrócić. Ta, musimy się wrócić, bo na dole są jakieś fajne rzeczy. I pokazuj, proszę, bierz. No nie takie złe. Biorę. Jakaś maczuga, takie ten. Bladuszu, w ogóle jesteśmy w złym budynku, bo ta oczyszczalnia jest chyba tutaj. Może jest. Ej, ale inhibitorów mi nie wykrywa już, czemu? Poczekaj, dobrodzieju, a cofnij się tu. Ej, ale co, dobrodzieju, chodź na chwilę, bo tutaj gdzieś wcześniej są inhibitory. Czy tu? Nie, w tym budynku, masz rację. No, tam bardziej. Ej, ale musimy tu wziąć, jak musimy to zrobić, dobrodzieju? Tutaj, chodź na ten budynek tu obok na początku, tutaj. Tu jest taka lina. A nie lepiej tu? Nie, tutaj. Zobacz, ja już tutaj jestem. A zobacz, gdzie tutaj jestem. O, tu chodź najpierw. Mówię ci, zaufaj mi. Tam, no dobra. No. No zobacz, jakie tu fajne miejsce jest. No, tu nie byłeś pewnie, to nie wiesz, jakie fajne miejsce jest. Muszę tam jakoś skoczyć. No i zobacz, co tutaj jest. I tu jest tyrolka, to jest dopiero zabawa. No. Kurde. O, zobacz, i tu tyrolka jest, no. No i co teraz? Przepraszam bardzo.
No to jakiś tik ataka trzeba użyć? Nie wiem w sumie. Nie wiem, wiadomo. Dobra, dobrodzieju, nie wiem co teraz. Już za bardzo ten. No tam to trochę wysoko to wygląda. Tutaj, tu jest jakaś klatka, od tej klatki coś będzie trzeba pewnie się odbić. Ale czekaj. Tu jakiś tikataka chyba trzeba skomplikowany zrobić, tak to wygląda, ale nie wiem. Jakbyśmy po prostu na dół zeszli? Ej, a jakbyśmy do góry po prostu za pomocą tikataka? Spróbuję. O. Ej, da radę, tikataka użyj. Dobra, patrz co zrobiłem i teraz patrz na to. Użyj tikataka, dobrodzieju. Ej, no mi coś nie daje rady. Dałem radę. A. Kurde, jak ty to zrobiłeś? A masz tikataka bieg po ścianie w górę dodatkowo? No, właśnie mam, ale coś... A może wybij się i zacznij biec po ścianie najpierw. Wiesz o co chodzi? Że ten... No dobra. Nie! No niestety. Zrobiłem sobie krzywdę. Już do ciebie idę, dobrodzieju. Gdzie jesteś, dobrodzieju? Spadłem na dół. Leżę Wstawaj. Sobie tutaj. Na spokojnie. Wstawaj! Chodź, dobrodzieju. To znajdziemy inną drogę, tikataka. Chodź, zobaczymy, co jest wokół. O, tutaj też wygląda na ten. Ej, a może tu, dobrodzieju, zobacz. Tu o, wygląda na takie luźne. To patrz, wchodzisz na górę. Wygląda na łatwe. No. Obojnie. Dobra, jednak kłamałem. Jednak to nie takie łatwe. No, nie, tu jest beznadziejne miejsce na tikataka, powiem ci. Bo do, nie ma jak do góry zrobić. O. A wow, wszedłem w jakieś gówno. Dobra, chodź, rozejrzymy się. No właśnie, sprawdźmy cały teren dookoła, może tutaj będzie coś ciekawego. Obawiam się, że tamta droga to jest jedna najsensowniejsza droga tikataka, tak mi się wydaje. Zobacz, tu a może tu, takie... zobacz, tu coś jest, no. Może po tym coś. Dobra, ej, tu to coś może być to, ta, o, to wygląda par, na to jakiś taki. To wygląda stabilnie, parkour. Chodźmy tędy. Chodź, ja sobie tędy wejdę. Cyk. Teraz no, cyk. Tędy może być najłatwiej, dobrodzieju. I teraz jestem tu w sumie. Dobra, chodź, chodź, o patrz, i tutaj trzeba sobie na luźno na to wiszące coś skoczyć. Co nie? I teraz z drugą stronę, o to będzie łatwiejsze, no to jest łatwiejsze, dobrodzieju, z tego co widzę. Dobra, tylko niech ta klatka. Dobra. No, jesteśmy tam gdzie ja zrobiłem tikataka. Co nie? O, dobra, o jestem, no i to było łatwe. Trochę się spociłem, ale się udało. No dobra, jesteśmy na górze. O, tu jakieś znajdźki są, dobrodzieju. Musimy to zbadać, zobacz. Nie wiem, poczekaj, to chyba górą trzeba wejść. Chyba górą, chodź tędy górą. Ej, co na tym wielkim ten mur za chwilę, wejść? Dobrodzieju, chodź na początku, muszę szukać te rzeczy. Dobra. Ty, o, zobacz. Tu jakieś pierdoły. Gdzie tu jest no. Wejście? Co jest grane? Górą musisz wejść, dobrodzieju. A, dobra, już jestem. Ludzie gliwiccy tak właśnie ukrywają rzeczy. No i teraz trzeba wejść właśnie tam. Kurde, tam to trochę ciężko będzie, ale ej, poczekaj, tu coś jest, dobrodzieju, jeszcze jakieś rzeczy. Ej, dobrodzieju, tu jest znajdźka taka, jakaś legendarna, jakiś smartfon. No niestety, już jestem po drugiej stronie. Dobra, już do ciebie idę, dobrodzieju. No kurde, czemu ty nie wskakujesz na to? Dobra, uff. Dobra, chyba po drabinie będzie najlepsza droga, co nie? Dobra, idź, dobrodzieju. Dobra, chyba faktycznie to też trzeba tu w bok. O kurde, nie wiem czy mi... Dawaj, dobrodzieju, dasz radę. No, to podobno jest z najtrudniejszych parkurów, tak słyszałem. Ale nie wiem ile w tym prawdy. Nie, w sumie łatwo. No tak, jest taki dosyć. No. Ale tutaj, dobra, oj, ale to jeszcze nie już, koniec. Tu już jest hardcore. Tak, dobrodzieju, to dopiero początek, trzeba tędy. O kurde, ale się stresuję. Trzeba na tą antenę wejść. Co teraz? A. I chyba tędy, co nie? O kurde. A! Kurwa, co ty robisz, debilu? Uf, żyję. A to ten wejść? O kurde, jakim cudem ja to przeżyłem, to ja nie wiem. A! O Jezus! Dobra! Matko. Jestem! Jak ty tam wskoczyłeś? Musisz się obrócić. Obróć się. Jak obrócić się? O tak. W ten sposób. I absolutnie kurde. Niczego tu nie ma. Doskonale, nic tu nie ma. No nic, to przejdź lornetkę, nie, wyjmę bo i sobie okazuje się, że fabryka jest tu obok, czyli tam. A my jesteśmy nie tutaj. Tutaj wszedliśmy dla beki. Coś tutaj, coś tu lornetka mi pokazuje. O,
co to jest? Odkryto basen Quarry End. Doskonale. Może coś jeszcze tu znajdziemy? Nie, niestety. Tylko weszliśmy tutaj, żeby odkryć jedną, jedyną rzecz. Basen Quarry End. Słyszałem o nim legendy. O tym basenie. No dobra, dobrodzieju. No to możemy teraz już zejść. Jest jakiś smaczna zeskocznia? Nie, chyba. Niestety, kurwa, nie. Nie, tam na samym dole jest, widzisz tutaj. Gdzie? Ale to tam? Wtedy nie będziemy musieli znowu wchodzić na ten warsztat. Ale możesz tam zeskoczyć. Nie, no, nie trzeba jakoś. Chodź, tak zrobimy. Widziałeś? Dobra. Dobra. Teraz pomalutku i po drabinie dawaj. Dobra. Kurde, spokojnie, blady uszu, dobra, i po drabinie, kurde, no złaź po tej drabinie. Dobra, pomały po drabinie. O! Dobra. Nie! Jak się puścić z drabiny? Nie mam pojęcia! O nie, to będzie boleć. Żyjesz? Żyję, ale ledwo. Kurwa, przestań się wygłupiać, Striden. Dobra, ja schodzę jak człowiek. No co on robi? Czemu on nie chwyta tej drabiny? No co za... Kurwa! Ale to było niebezpieczne, dobra. Kurde bele. Ty, ale ja nie wiem, czy ja tam skoczę z powrotem, bo tutaj jest jakby... Chociaż... A, widziałeś? Ja niestety nie dałem rady. Ale... O, ale dałem się wspiąć. Tym razem Mythic Attacka zadziałała. Dobra, dzieje. Musimy, dobrodzieju, jakoś się dostać do środka, bo z tego co widzę, to, żeby odblokować, to chyba trzeba wejść do środka. Szukaj jakichś drzwi do środka, wiesz? No, coś tutaj musi być. To jest rzeczywiście smartfon. Może tutaj coś będzie? Musi być jakieś wejście. Muszą być jakieś... Tak, jakieś wejście w środka musi być, wiesz? A tu? Nie, to nie to. Na pewno na górze nie było żadnego wejścia legendarnego? No, chyba nie. A może to jeszcze nie jest odblokowane? Może musimy po prostu... Ty, ale może jest... wątek główny musimy zrobić. To nie będzie tak, że... Ten transport odnaleźć. Myślisz? No, zdecydowanie. Naprawdę? To tak mi się wydaje, bo tak wygląda tutaj jakby... Wiesz... Ktoś tutaj było zdecydowanie zablokowane. Ladeuszu, lecimy. Musimy odkryć transport. Coś czuję, że tutaj zapędziliśmy się za bardzo i nic z tego nie będzie. Poczekaj, dobrodzieju. Trzeba to jeszcze zbadać. Nie wierzę, że to koniec. Muszę to jeszcze zbadać. Ja na chwilę to... Ja zaraz to zbadam, dobrodzieju, jeszcze. Zaczekaj chwilę. Dobra. Nie, chyba się faktycznie nie da. Kurde, jak ja mam stąd zejść? No to za... O, tędy mogę. Wow, ile tu skażonych rzeczy, wow! Myk, przez rurę! Dobre, dobrodzieju, chyba faktycznie jeszcze za wcześnie na to. Nie mamy wyboru, żeby tutaj się dostać, to pewnie trzeba to odblokować później. Dokładnie, no. Idziemy po transport, to chyba tak. No jedyne co? 300 metrów, chodź blady uszu. Dobra, to prowadź, dobrodzieju, teraz. Chcesz się dostać? Tak, to tutaj, czekaj, blady uszu, co to tutaj jest? O nie! Czy to zadanie główne? Czy dzisiaj jest wtorek, dobrodzieju? Nie, ale za to poczekamy do wtorku, żeby ten odcinek wrzucić. Dobra, dobrodzieju, to wchodzimy. Poczekaj, zanim wejdziemy tam. Ja sprawdzę jeszcze w dzienniku, o co chodziło, bo się trochę pogubiłem w fabule. Uwaga, Sophie opracowała zuchwały plan, żeby dotrzeć do tunelu prowadzącego do centrum. Mieliśmy odwrócić uwagę stróżów prawa, wysadzając ich w wiatrach. Ach, proste. Łatwo. Dobra, chodź, wchodzimy tu. Amigo, ale rozwałka. Specy was zaatakowali? Przeszukali wszystko. W końcu znaleźli bomby. Mieli cynk. Zabrali wszystkie? Nie. Nagle się wystraszyli. Co? Gdzie ładunki? Ej! No były na podwórku. Chodź, może coś zostawili. Dobrze, że przyszły gryzonie. Wszyscy uciekli, a bomby mogli zostawić. Dlaczego ich nie ukradli? Mieli je pod nosem. Głąby. O cholero, ale uberwał! Bartek, nie! Bartek, uspokój się! Ale jebno, widziałeś to? Kurde. Może nic mu nie jest, to było lekkie uderzenie! Tak, to tylko zadrapanie, spokojnie! Dobra! Dawaj, Bartka, robimy z niego solówę! A, spokojnie! Zaraz się nim zajmę, już niosę butlę! Kurwa, ale jebno! Dobra, Bartek, przegiąłeś rurę! Myk, skopa! Bartek, chodź tu! Łap, Bartek, Ladeuszu, odsuń się, bo to pierdyknie! Ale jebło! Mam jeszcze jedną dla niego!
Nie jest potrzebne, nie żyje. A, no to dobrze. Dobra, dobra, dzień, musimy tutaj coś zrobić. Nie, nie tam wiem, jeszcze co. Jeden Bartek jest. Gdzie? A... No co jest tutaj? Dobra, musimy przeszukać skrzynię na podwórku, przeszukuj! Ja cię będę osłaniał! Swoim tyżorykiem! Kurde, ale jesteś teraz zabijaką do brudzieju. C4 tutaj. Bo my te C4 mamy zabrać chyba, żeby coś tam powysadzać do brudzieju. Nie, nic takiego nie, na pewno by nie miało miejsca. Dobra, muszę się niestety dobrodzieju. Trochę może bolesny, ale muszę się wyleczyć. Niestety, bo jestem trochę ranny. Wyleczyłem się. Dobrze. No i sobie przeszukam. Dobra, chodź, tu jeszcze zostały dwie skrzynie. Dobra, to ja tą sprawdzę. Dobrodzieju, tutaj nie ma C4! O! Ale coś dupło. Dobra, ja załatwiłem Bartka, dawaj tego gałgana. Sru, niespodzianka, Bartek, giń! Ale i dostał, co nie? Dobra. Bartek, łap! Dobra, rzucaj w niego, dobrodzieju! Ale dupie! Dupło! Ale te kurde, takie noże z zabójczyka, łotrzyka, fajne są. Dobra, nie żyje Bartek! Kurde, to jest jeszcze jeden! To jest jeszcze jeden Bartek! Dobra, zaraz sobie z nim poradzimy, dobrodzieju, nie panikuj! Nie panikuj, tylko zbieraj trofeum! Dobra! Dobra, ja się z nim zajmę, znaczy... Jeszcze tego nie wiem, ale nie mam wyboru, bo, ale mam butlę! Też idę z butlą! Odpalam! Rzucam! Dobra, nie dorzuciłem, niestety! A ja dorzuciłem i zaraz jebnie! O kurde, rzeczywiście! Dawaj, Gidę! Gidę w łeb! Jeszcze... Dostał! Mam jeszcze jedną butlę, patrz na to, dobrodzieju! Rzucam! Prank! Bartek, co ty ale robisz? Ale siefę tu zrobiłem! Ła! Co mnie tu... Kurde, ten tutaj! Ja cię kręcę! Dobrze, blady uszu. Kurwa, ile tu przejebało! Na szczęście ten zajebiście silny! Dobrodzieju, jestem przekozakiem, ale musisz mi na chwilę posłaniać, bo muszę apteczkę wziąć! A, spokojnie! Gdzieś ją miałem i nie mogę znaleźć, kurwa! Tu chyba, o jest, znalazłem! Kurwa i... A, dobra! Leczę się, dobrodzieju! Trzymaj, Bartek! Dobrze! Dobra, to go powinno spokojnie... Dobra, tutaj to wrócił, to jest milion trofeów do zebrania, jak coś! Dobrze, już zbieram. Rzucam w niego butlą! Jebło! Dobra, biegną zombie! Widzicie tych trofeów? Całkiem konkretnie. No, dobra, biegną! Bartek! Ja się z nimi zajmę! Blady uszu! Rzucam! Kurwa, uciekam! Dobra. Tam jeszcze jest kilka, ale patrzcie, tu jest trofeum do zebrania, dobrodzieju. O, jest naprawdę... Ała! Dobra. Zbierzmy trofea, dobrodzieju. To są wszyscy od tych szybkich ale biegających. Ale będą ulepszenia. No. No, dobra, dobra, dobra. I cały czas się pojawiają. Kurde, dobra. Pozbierajmy, 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 bo to będą takie ulepszenia. Że tu się w głowie nie mieści, dobrodzieju. Tu jest tyle tych gałganów weszło. Kurde. I to są wszystkie te szybkie, co nie? Ale będzie ulepszenie. Dla tych najwięcej potrzeba właśnie, żeby ulepszać tam później. No. Te, tam ja chyba potrzebuję 30, żeby...
Ulepszyć to. Dobra, mam tu skrzynię, otwieram ją. Ta, o kurde, ile tych gałganów tu było, ja pierdykam. Jak to same te, jakieś zyski tu po prostu. Czysty zysk, dobrodzieju, tyle ci powiem, no. Ja cię kręcę, dobrodzieju. O, ale coś dotknęło. Muszę broń zmienić, bo się zaraz popsuje. Dobra, tą sobie wezmę. Dobra, jak tam skrzynie? O, nic ciekawego. Nic ciekawego, dobrodzieju. O, jeszcze te wszystkie nie zebrałem, co nie? Jeszcze widzę, że trofea są. Ja cię kręcę i naprawdę to tyle trofeów. O, naprawdę dużo. Dobrodzieju, to chyba jakiś rekord wleciał trofeowski, no. Kurde, ja te ze swoim mieczykiem to im takie średniowiecze zrobiłem też. No wiesz, więc to musiało się tak skończyć, dobrodzieju. Totalnym sukcesem, no. Bardzo dobrze zrobiliśmy. Wyczyszczony no. Cały plac. Zombiaki nie miały szans. A jeszcze jedna skrzynka została, dobrodzieju. Ty nie zauważyłeś. Nie zauważyłeś. O, proszę, o, jest cztery. I mam wziąłem. To. Dobra, czas coś Alberto, wysadzić w pizdu. Mam ładunki. Wspaniale! Doskonale! Na co jeszcze czekasz? Wracaj! No to idę. Wylecz się, dobrodzieju, masz mało życia. Nie zauważyłeś pewnie. No, no dobrze, przekonałeś. Wyleć się, dobrodzieju, i lecimy. Mamy ważne sprawy do załatwienia, dobrodzieju. Gliwice są w niebezpieczeństwie, dobrodzieju. Tylko bracia Rzeszów mogą pomóc gliwiczanom w ich codziennych problemach. Za mną, dobrodzieju! Pyk! Dobrodzieju, siu! O, ktoś chyba pomocy potrzebuje. O, faktycznie, tutaj. Tutaj ktoś potrzebuje pomocy. W normalnych okolicznościach zrobiliśmy zadanie główne, ale dobrodzieju, naprawdę tutaj ktoś nie, potrzebuje pomocy. To jest po prostu skrzynka, którą trzeba otworzyć. Nie, gorzej, dobrodzieju. Tutaj ktoś potrzebuje pomocy. Tobie tutaj, co jest? Panowie, tam nie będziemy się bawić. Macie przerąbane teraz. No, pytaj, proszę bardzo. No, tak myślałem. Że już masz dość. Co tam, dobrodzieju, robisz? Bawię się z kolegami, bo nie pozwolili mi zlutować. Mam tu coś dla ciebie, dupku. A ja za chwilę pobiegnę do sklepikarza. Dzień dobry, panie handlarzu. Czy masz coś fajnego? Widzę, że same sprzedajesz gówno, ale nie takie złe gówno. Nawet takie jest gówno. A niech będzie, bandyci pokonani. No to jest kozackie, ale musiałbym ulepszenie jakieś dodać, żeby naprawić to. Stara gliwicka metoda. A to sprzedam. No kurde. I to też. Co, dobrodzieju, tam robisz? Otwieram skrzynkę, którą pilnowali bandyci. A to kutos, to tak zrób. W takim razie w porządku. Ale w skrzynce niestety nie było nic ciekawego. No cóż. Czy ja mogę sobie wytworzyć jakieś fajne rzeczy? Dobrodzieju, w tej bazie jakiś gliwiczanin ma problem, ale nie wiem, czy chcesz się teraz tym zajmować, dobrodzieju. No, ewentualnie możemy. No, ewidentnie ma jakiś problem, dobrodzieju. Nie wiem, o co mu chodzi. No. To ty musisz z nim porozmawiać, jesteś dużo mądrzejszy ode mnie, dobrodzieju. Chociaż w sumie to powinniśmy pewnie zwrócić ten z ładunkami wybuchowymi. Powinniśmy, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy wiesz, widzowie cały czas tam piszą, żeby robić misje główne. Nie, a my na odpowiadamy, no nie wiem, nie mamy czy czasu na takie rzeczy. Nie mamy czasu, kiedy gliwiczanie potrzebują pomocy. No. Ty tam wszedłeś, czekaj, ja muszę tutaj się zastanowić nad swoim życiem. W normalnych okolicznościach przymknąłbym na to oko, ale ten gliwiczanin bardzo narzeka. Dawaj go tu, kurde. No zobacz, ten gliwiczanin strasznie cierpi tutaj. Musimy mu pomóc, dobrodzieju. Co on tutaj ma, ten? No. Ten mówisz? No. Strasznie cierpi, strasznie smutny, pogadajmy z nim. Nie będzie. Komuś chyba humor dopisuje, ha? O, stary, żebyś wiedział. Chodź, sztachnij się. Ale niby czym? No właśnie! Nie czujesz smrodu, prawda? No i jak pachnę? Bardziej jak konwalie, czy bez? No musi. Jak bez? Jak nie wiem, bez niczego. Nie wiem, może bez? Bez? To ulubiony zapach mojej Madlen. Madlen?
W końcu bez wstydu mogę podejść do najcudowniejszej kobiety na świecie. A to wszystko dzięki człowiekowi, który odkręcił wodę. Chwila! O kurwa! Przecież to ty! Aiden? Może. Skoro tak, czy mogę mieć prośbę? Jest coś, co chciałbym podarować mojej Madeleine. Co? Czerwoną sukienkę ze starego sklepu odzieżowego na początku Station Road w Quarient. Wiem, jak to brzmi, ale Madeleine miała kiedyś taką kieckę. Przywoła jej nasze wspólne wspomnienia sprzed... No wiesz, sprzed tego wszystkiego. Ja prędzej fiknę, niż dam radę tam dotrzeć. Rozumiesz? A ostatnio koło Madeleine kręci się jakiś żigolaczek. Jasne, czyli masz niewiele czasu. Zgadza się. Słuchaj, widzisz to zdjęcie za mną? Właśnie to musisz znaleźć. O, to znaleźliśmy, dobrodzieju. Łatwo. No, proste zadanie. No dobra, dobrodzieju, ale Gliwiczanin potrzebuje pomocy. A gdyby Gliwiczanin potrzebuje pomocy, nie mamy wyboru, dobrodzieju. Dobra, pomożemy mu, ale tylko i wyłącznie dlatego, że zmienił porę dnia na noc. Inaczej Dokładnie. Bym go olał. Tak więc, dobrodzieju. Tam, no dobra, no to lecimy. Nie, nie tędy. O kurwa, zjebałem się na sam dół, pomóż! Niestety... Coś ty zrobił! Stawaj, bladuszu! Nie, dobiłem się z tego dachu! Nie jestem w stanie ci wyjaśnić, jak Durne do tego doszło! Zombiaki. Musimy stąd iść, ale jak najszybciej! Ale uwierz mi, że nie chciałem się spierdalać, ale zrobiłem. I teraz muszę się wyleczyć, bo mnie boli. Kurde! Dobra, zagliwiczan! Szybko, biegnij! O, znalazłem te ule! Dobrodzieju, znalazłem ule i kwiatki! Dobnie. No, uli kwiatki to jest coś, co lubię. Rumiane, kurde. Drogi zombiaki, nie mam czasu na wasze ekscesy. A, dobrodzieju, trzeba reagować, kiedy... Ej, tu chyba ten sprinter gdzieś jest, no. Chyba tak. Kurde, co się do chuja dzieje z tym sprinterem czasami? Ała, boli! Kurwa, wszystko się tu piecze! Dobra, zawijamy się stąd! Dawaj, bladuszu, ja już prawie jestem na miejscu! Już do ciebie biegnę, dobrodzieju, trzymaj dupę! Kurde, te pościgi... Trochę intensywne, nie powiem! Dobra, dobrodzieju! Biegnę ile sił w dupie! A tutaj, dobra, znalazłem! Ja mam z góry ten pościg! Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Dobra, zabiję kilka zombiaków. Tak, o! To powinno usturzyć atmosferę. Dobrodzieju, nie uwierzy, znalazłem ten ul. Tak, bardzo dobrze. O, tu jest handlarz w ogóle. Może z nimi trochę ten? Tu zawsze jest najlepszy towar. O, znalazłem kwiatki, dobrodzieju, a kwiatki są mega przydatne. Więc wezmę. Poporek, 75 obrażeń. To brzmi jak dobra zabawa. Kupię go sobie. Ile obrażeń? 75 niestety tylko, ale jednoręczny i ładnie wygląda. 55 to mało, dobrodzieju, kup coś lepszego. Niestety nie ma. Też sprzedam. O, witam cię, dobrodzieju. O, handlarz, to rzadkie. Rzadko znaleźć jakiegoś dobrego handlarza, powiem ci. O, no niestety nie ma nic, co mnie interesuje. Oprócz zasobów, które w sumie nie wiem, czy są mi potrzebne, ale kupię sobie, bo jestem bogaty i stać mnie na takie rzeczy. No, kup wszystko. Kurde, ja tego nie kupię. Nie! Wydawanie pieniędzy to chleb powszedni. O, tak, tak. Czy coś chcę sprzedać? No, nie wiem. No, nie wiem. Może coś sprzedam, a może nie. Gdzie ten zombiak? Gdzieś zwiał. Dobra, dobrodzieju, to idziemy znaleźć tą sukienkę? Jak najbardziej. Gdzieś tutaj jest podobno na dole, chodź. Że tutaj też jest wyjec. Oj, nie szkodzi, Mateuszu. Nie zauważył mnie. Chyba przypał, bo cię zauważył. Nie. Albo dobra, jednak nie zauważył.
O kurde, zostaw mnie! Baranie! Ale nie wejdzie tu chyba, bo się boi. Albo i wejdzie, dobra. O kurwa, jednak mam przesrane. Jak się stąd wychodzi, do chuja? Dobra, jednak zauważył mnie. Dobra, za dużo pora... Ty co jest? Czy ściany zombie jak chcesz? Kurwa, jednak za dużo tu jest! Za dużo atakuj! Wszystkim, ej, masz co ty, masz! Ej, rzuć te flary pod nogi! Chyba mieliśmy takie coś. Flary? Nie ma problemu, rzucam! Ty, o właśnie! I dawaj, stańmy w tym! Wtedy zgubimy kości! Haha, frajerzy! To nie, by się skończyło! Dobra, jest jedna! Trudno, zmieniamy miejscówkę! Nie wiem, czy dam radę się ukryć gdziekolwiek. Dawaj, Bladeuszu! A nie, jak tu wchodzę, to się opościg znowu zaczyna! Cholera, nie wiem, czy da się to pamiętać, dobrodzieju! Dobra, stańmy tutaj, może ich zgubimy! Nie, jednak nie. Jednak nie, ale przeszukam chociaż te niektóre zwłoki. Dobra, dobrodzieju, chyba nie damy rady, będziemy musieli się tu wycofać. Kurwa, sporo ich tutaj, nie boję. Da, musimy się wycofać, nie ma co. Oni będą przybywać cały czas, musimy zgubić pościg gdzieś indziej chyba. Ła. Kurwa, bije mnie coś, nawet nie, kurwa, wypierdalać to! Kurwa, pomocy! Ladeuszu, musimy dać radę! Ja pierdolę, nie mogę stąd wydostać, dostałem się! Kurwa, biją mnie! Pomocy! Znaczy, dobra, żyję jeszcze, ale mogłem nie żyć. No dobra, przeżyłem. Jak ci idzie, dobrodzieju? A ja tutaj nadal żyję w tym budynku. Próbuję zgubić ten pościg, ale... Chyba nie zgubisz w ten sposób, wiesz? O, zgubiłem. Tak? Zgubiłem, nie ma problemu. Jak to się zrobił, dobrodzieju? Zabiłem wszystkie zombiaki w tym budynku. Taki jestem. Horace, znalazłem. O, jesteś najinteligentniejszym człowiekiem chyba na świecie. Powiedz szczerze. A gdzie są, dobrodzieju, dobrodzieju, wszystkie znajdźki? Niestety jeszcze tego nie wykminiłem. Słuchaj, ja... Ale nie o to chodzi. Wyluzuj, wszystko rozumiem. Gdzie są te zombie, które pozabijałeś? Ale nic to nie pomogło. Wszędzie tutaj leżą. Nie zostało, nie leżą u mnie. Ale oszustwo. Potrzebne mi perfumy, Aiden. Gdybyś mógł skoczyć do starej apteki na Market Street, będę ci dozgonnie wdzięczny. Jeśli to zrobisz, dostaniesz coś ode mnie. Uwierz, nie pożałujesz. Postaram się pomóc. On tam gada, że do jakiegoś zadupia musi czyli być. Jednak jak zabijesz wszystkich, to się kończy, to gubisz pościg. O, to nie wiedziałem. No właśnie, myślałem... jeśli nie ma miejsca, żeby dochodziły nowe, bo one chyba tutaj jakby, jak nie widziały, jak my tu wchodzimy, to chyba nie wchodziły do środka, tak mi się wydaje. Ciekawe. Ale nie jestem. Zombie gliwiczanie są bardzo inteligentni, Bladeuszu. No, to przeleski. Prawda. Dobra, spadamy stąd. Jak się stąd wychodzi? Co ja robię? Poczekaj, bo ja jeszcze wszystkiego nie przeszukałem. A jak wszystkiego nie przeszukam, to nie chcę stąd się zawijać. Znasz mnie. Lubię przeszukać wszystko i to dokładnie. O, jednej szafki nie otworzyłeś, dobrodzieju, bo zamek trudny. No nie, źle, dobrodzieju. No. Kurde, no nie wejdę tam teraz, bo tu przez tyle hołoty się nagle zbiera, że nie da się tu żyć. O, jedny zamek. Mówisz, no, tam do góry idę. Na piętrze, żeś ominął. Trudny zamek, dobrodzieju. Tutaj szafy nie otworzyłeś, a? Gdzie? No tu na wprost siebie, no, widziałeś? To było zamknięte? Tak, to było zamknięte. No dobra. Ej, nie działa mi czasami zmysł, nie wiem, teraz na przykład kuna ciska mi, ta, nie działa mi zmysł. Też czasami, nie wiem, czy to ma jakieś ładowanie, czy co? Nie mam pojęcia. O, teraz zadziała. Dobra, Bladeuszu, spadamy stąd. Dobra, dobrodzieju, teraz możemy stąd zawijać wszystkim sumieniem. Dobra, gdzie my teraz musimy iść? Kurde, jak to daleko chłop cały czas nam każe chodzić. No, bo nas wysyła, bo wiesz, ktoś tam mówił, że perfumy mu się nie spodobały z tego sklepu i żeśmy poszli do innego.
No niestety. Tak to wygląda. A ewentualnie po prostu chcę, żebyśmy co zrobili? Znajdź perfumy. No, nie spodobały mu się. Musimy jakieś inne znaleźć. Te były chujowe dobrodzieje po prostu. No trudno. No. Tutaj cyk. Wiesz jak jest, jeśli chodzi o perfumy. No, to trzeba się trochę na tym znać. O kurde. No nie, no kolejny pościg, no. Nie wierzę po prostu. O, to chyba tutaj. Gdzieś tu? Proszę mnie nie bić! Gdzie? Dobra, dobrodzieju, to chyba gdzieś w tych terenach, tak mi się wydaje, no. Mówisz, że tam gdzieś do góry? Ja tam ci idzie, dobrodzieju? Chyba znalazłem tą miejscówkę, gdzie trzeba wejść do niego, no. Dobra. Kurde, ten pościg. Uś! Gdzie ty jesteś, Gladuszu? A to tutaj. No dobra. Ła! Kurde! Jak mnie leją! Muszę mnie zostawić! Natychmiast! Pościg się rozpoczął. Interesujące. No, nie, Gladuszu, strzelam z kolegami! O! Nie wiem, czy my tutaj damy sobie radę, powiem szczerze. Bo ich będzie naprawdę dużo teraz na drugim poziomie. Ja to lepiej użyję apteczki. Moje ostatnie zresztą było, kurde, ale przypał. Dobra, chyba już nie mają gdzie przychodzić, to już chyba koniec. Jeden wszedł tutaj w ten, w porcelanę. Znaczy w szafkę, już go nie ma. Dobra, zbieraj sobie trofea, Bladuszu, ale będzie ulepszone. No, ulepszone to będzie. Kurde, w ten sposób to można. O, znalazłem perfumy chyba. Tak? No, dobra, mam te perfumy. Chores? Mamy? No dobra. Hayden, chodzi o to, że sytuacja się nieco zmieniła. Zmieniła? Słuchaj, Chores, jeśli mam skoczyć po coś jeszcze, to... Nie, nie, to nie nagadanie przez radio. Chodź do mnie jak najszybciej. Niby tu już nie wchodzą, ale pościg nie chce się zgubić, dobrodzieju, co nie? No właśnie, coś ewidentnie jest nie tak. No trudno, dobrodzieju. Przeszukajmy teren. Chociaż. A ja tutaj... A, bo tutaj za ścianą jakiś zombiak. Turbo agresywny, siedzi i się krzywo patrzy. To pewnie dlatego. Zombiaki tak mają, widzą, mają czasami widzenie, gliwiczanie niektórzy tak mają, że mają taki specjalny wzrok i widzą, co się dzieje za ścianami. No dobra, wyginamy stąd dla duszy. Tak, spadamy. Nie ma sensu. To gdzie teraz? O, do następnej miejscówki pokazuje nam. No niestety, nie dałem rady. Ja też nie dałem rady. Za wysoko, dobrodzieju, musimy powiedz na przełaj. Albo wejść na tą wysoką antenę. Masz łeb, dobrodzieju. No i teraz tu. Tak jest. Łatwe. I tu, cyk. Kurde, skacz wszystko. Czasami na tych dachówkach tak się ślizga. Tak czasami to wygląda, dobrodzieju. Nic się nie zrobić. No, muszę się zinhalować. Gdzie teraz, dobrodzieju? Musimy tędy, skacz! Dobra, skaczę! Tutaj do bazy? O kurwa, zjebałem się, dobrodzieju! O, ale nic mi nie jest, to dobra. Tylko zadrapanie! Najważniejsze, że żyjesz! O, trzeci poziom pościgu, to jest po prostu przebieżka. Dla nas. Przebieżka to mało powiedziane. Nawet się znudziłem troszeczkę podczas tego bieganiny. Metrów. No dobra. Zgubiłeś pościg? Nie. Nic.
dziwnego. A ja może sobie zgubię, ale jeszcze nie wiem. O, to chyba tutaj. A, bo już trzeba pogadać z tym śmierdzielem. Bajeruję tu jakąś babę. Chodź, Bladuszu. A ja otworzę tą skrzynkę. Poczekaj, bo nie wiem jak tam się dostać, dobrodzieju, bo to strasznie wysoko. Liną, tam jest taka winda. Nie będziesz mi mówić, jak mam wchodzić do bazy. Gliwicańska winda. W Gliwicach nie ma windy. No, o, faktycznie, nie, jest jakaś baba, no. A, on jak zwykle ma jakieś gówno, chociaż ten topór, tasak jednoręczny jest nie taki zły. A, se wezmę na wszelki wypadek. Zawsze jesteś tu mile widziany. Zobaczysz, ma jakąś fajną bluzkę. Ma lepszą niż ja mam. Ej, to dziwne, zazwyczaj nie mają lepszych rzeczy ode mnie. A, to w takim razie wezmę. Jakieś beznadziejne buty, tego nie wezmę już. Dobra, 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 chodź. Gadamy z tym chłopem. Chodź, pogadamy z nim. A wybacz, ale muszę pomówić z przyjacielem. Tylko nie każ mi czekać. O, perfumy chyba zadziałały. To nie jest Madlen, co? Wiem, co sobie myślisz, ale to nie tak, Aiden. To ona do mnie zagadała. Stary, ta kąpiel... Chyba dodała mi pewności siebie. Kobiety to czują. Kąpiel zawsze dodaje pewności siebie. Wiesz, kocham ją. Tylko... Widziałeś Adę? Nigdy taka piękność koło mnie nie stała. Można się jej wygadać. Oboje lubimy wspinaczki. I śmieję się z moich żartów. A to rzadkość, podkreślam. Jak do mnie podeszła, co do mnie dotarło? Kurwa. Kurwa, którą wybrać? O, teraz musimy podjąć ten. Ciężkie życie, no. A, żyje się tylko raz. Żyje się tylko raz. No dobra, niech będzie. Może nie jestem bardzo doświadczony, ale jak to mówią, kuj żelazo póki gorące. Prawdziwa miłość, taka jak Ada, może się już nie trafić. No, chyba masz trochę racji. Kurczę, czuję się jak dwudziestolatek. Ada chyba mnie zauroczyła. No i kolejny gliwicki problem rozwiązany przez braci Rzeszów, dobrodzieju. Bardzo ładnie, Bladeuszu. No, poradziliśmy sobie z tym zadaniem wybornie. Nawet wybornie, do tego stopnia, że chyba starczy na dzisiaj psot. Oj, chyba masz, tutaj ktoś ma rację, dobrodzieju. Dokładnie. Dobrze, tak więc się z wami żegnamy, elo, ja siadam elo. Przy ognisku tutaj, z tymi menelami. O, ja tak samo. Doskonale. O, wieczór z menelami przy ognisku, co to za życie?